Dzień dobry, witamy Was, czytelników Strefy Siatkówki, kibiców, trenerów, sędziów. Wiemy, że śledzicie nas od lat i czytacie, sprawdzacie wyniki, natomiast nam się troszkę nudzi i wpadliśmy na taki pomysł, że wyjdziemy do Was z inicjatywą programu, być może cyklicznego, być może cotygodniowego, być może co dwutygodniowego, gdzie będziemy zapraszali gości i będziemy ich troszkę pytać o różne tematy, o których często nie możecie przeczytać albo nie macie okazji przeczytać w naszych artykułach. Ma to być siatkówka bez pudru i będziemy starali się dotknąć raz mocniej, raz mniej takich tematów, o których jest albo ciszej, albo nie zwraca się na nie uwagi. Spróbować czasami zadać jakieś trudne pytanie, wydobyć jakąś ciekawą informację. Być może nam się to uda. Będziemy chcieli też porozmawiać z kilkoma osobami, których na co dzień nie macie okazji oglądać w telewizji. Oni są troszeczkę głębiej ukryci w hali sportowej i postaramy się też dotrzeć do nich i troszeczkę od kuchni dowiedzieć się, jak wygląda siatkówka. Na pierwszy ogień, ponieważ mamy gorący temat reprezentacyjny, a o reprezentacji mężczyzn, która zagrała w Igrzyskach Olimpijskich i o Witalu Heinenie wszędzie jest głośno, my postanowiliśmy zaprosić selekcjonera naszej żeńskiej reprezentacji, Jacka Nawrockiego, i trochę go popytać i o kadrę, i o ligę, o ten sezon miniony i o to, co nas czeka w żeńskiej reprezentacji w najbliższych dniach. Jacek zdecydował się przyjąć nasze zaproszenie i za chwilę posłuchacie, co miał do powiedzenia. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, siatkówka bez pudru. Marcin Sawoniuk, Bartosz Węcław. Naszym gościem dzisiaj jest selekcjoner reprezentacji Polski Kobiet, Jacek Nawrocki. Witam serdecznie. Witam pięknie. Jacku, można powiedzieć, że już w hali Sport Arena w Łodzi jesteś jak w domu. Jesteśmy właśnie przed meczami sparingowymi z Bułgarią. Znasz tu każdy kąt. Chyba będzie Wam się tutaj dobrze grało. Tak, mieliśmy już takie próby w zeszłym sezonie podczas tego okresu pandemicznego, gdzie zaliczyliśmy sparingi ze Szwajcarią. Ale również trenowaliśmy podczas Mistrzostw Europy ostatnich na tym obiekcie. Jest to super miejsce i do treningu, i do gier, i też do kreowania, myślę, mocnych zespołów. Porozmawiamy sobie na pewno o składzie reprezentacji na Siatkarską Ligę Narodów. Czy to już jest grupa, z której docelowo będziesz starał się wybrać reprezentantki na Mistrzostwa Europy? Na pewno jest to rodzaj tej pierwszej selekcji i takiej naprawdę bardzo poważnej selekcji. Nie mieliśmy okazji, czy nie mieliśmy możliwości dłuższego przebywania ze sobą. Wiadomo, ta pierwsza grupa zaczęła w połowie kwietnia, która grała miejsca 5-8. Później na przełomie kwietnia-maja przyjechały dziewczyny z półfinałów i finałów. I nie ukrywam, tego czasu było bardzo mało. Pracowaliśmy naprawdę ciężko. Mamy za sobą okres, o który ja się obawiałem, i muszę tu przyznać, że dziewczyny spisały się kapitalnie, wytrzymały te treningi tak, jakbym ja to sobie życzył i jakbym sobie wyobrażał. A w tej chwili dokonaliśmy selekcji i ta selekcja jest taką pierwszą, poważną, i idzie w kierunku jakby ograniczania tego składu. Ta grupa 17 dziewcząt jedzie na Ligę Narodów, natomiast w Szczyrku zostaje grupa kilku dziewczyn, które tak czy inaczej jeszcze do tych Mistrzostw Europy będziemy brali pod uwagę. Jakbyś mógł zdradzić, kto będzie w Szczyrku trenował w takim razie? Dziewczyn, które nie ma w składzie na Ligę Narodów? Będzie trenowała Ewelina Polak z Kasią Wenerską na rozegraniu. Na środku Marta Ziółkowska i Weronika Centka. Mamy tam również Olę Rasińską, mamy Olę Wójcik, mamy Weronikę Szlagowską, Paulinę Damaskę. Chyba wszystkie wymieniłem. Ania Stencel? Ania Stencel w tej chwili przechodzi badania
jeszcze pod kątem no, swojego zdrowia i czekamy na wyniki. A Justyna Łysiak? Justyna, ponieważ miała trochę problemów, ten problem jej zdrowotny już się ciągnie od kilku sezonów, zaproponowaliśmy jej terapię, którą opracował sztab medyczny i trenerzy od przygotowania fizycznego i no, mam nadzieję, że wykorzystamy ten okres do tego, żeby tą dziewczynę jeszcze bardziej usprawnić do dobrego grania. Jasne, mówiłeś, że mało czasu spędziliście ze sobą, dobrymi, to chyba nadrobicie. Szykuję 26 dni, a życzę Wam, żeby dłużej. Jak Ty sobie to wyobrażasz, że Was zamkną i no rozumiem, pierwsze trzy mecze, potem troszkę treningów, ale potem znowu te same twarze na śniadaniu, na obiedzie, na kolacji, te same twarze na treningu. Masz jakiś pomysł na to, jak ze sobą wytrzymać? Tak, na pewno mental tu będzie grał podstawową rolę, jeżeli chodzi o ten turniej. My na wszelkie sposoby jakby próbujemy antycypować, co się stanie, no, przewidzieć, jakie mamy trudności. Mamy już trenerów w sztabie, którzy brali udział na przykład w trzech bańkach. Myślę tutaj o sztabie z Ostrowa, gdzie drużyna koszykarska była zamknięta. Korzystamy z ich doświadczeń. Mamy no, co drugi, trzeci dzień webinaria, prawda, z organizatorami i tak naprawdę spodziewamy się ciężkich dni, ale ja nie chcę też o tym rozmawiać, nie chcę, ja, cały sztab jakby uczulam na to, że każdy jakiś gest niezadowolenia z naszej strony przełoży się na dziewczyny. Mam nadzieję, że im pomożemy w tym, a czego się trzymam? Trzymam się tego, że wszyscy mają podobne szanse, czyli wszyscy stają przed tym samym problemem i jeżeli nasza reprezentacja ma być wykończona na koniec tego turnieju, to myślę, że inne też będą. Czy to w takim razie nie będzie też oprócz testu sportowego taki właśnie test na to, czy się drużyna zbudowała, czy nie i jak jesteśmy gotowi mentalnie na mistrzostwa Europy? Tak, tylko na pewno tak, jest to olbrzymi sprawdzian, ale z drugiej strony musimy brać pod uwagę, że to są warunki ekstremalne, że prawdopodobnie to się już nigdy nie powtórzy. Miejmy nadzieję, że się nigdy nie powtórzy. Ja już brałem udział w różnego rodzaju eksperymentach. Pamiętam Gold Formułę na Pucharze Świata klubowym już ze Skrom Bełchatów. Pamiętam turnieje, gdzie coś nowego było. Różnie się to kończyło. Tu czeka nas, no, myślę, turniej arcytrudny, ale rzeczywiście chyba nie ma co się koncentrować na narzekaniu. Ja póki co jestem nastawiony pozytywnie. Naszej reprezentacji potrzebne jest też granie. Granie z najlepszymi drużynami na świecie i ja patrzę przez pryzmat tego, że tam będziemy mieli okazję znowu stanąć przeciwko mocnym drużynom i skonfrontować się. Jak pójdzie, zobaczymy. Mamy bardzo młody zespół, który też myślę no chce takich konfrontacji. Włoszki wysyłają na ten turniej troszkę rezerwowy skład. Nie wiadomo, jak potraktują to wszystkie reprezentacje. Amerykanki dosyć silny, Tajlandia ma problemy zdrowotne. Jaki masz cel sportowy na ten turniej? Jak czy to chodzi, będziecie się skupiać na każdym najbliższym meczu, czy też będziecie walczyć o tą czwórkę, czy jest szansa na tą czwórkę, czy zadowoli Was miejsce w środku tabeli? Nie, jedziemy tam przede wszystkim z nastawieniem, żeby zagrać każdy następny mecz najlepiej jak tylko możemy. Nie ukrywam, że bierzemy kilka dziewczyn, bardzo młodych, bierzemy kilka dziewczyn, które na pewno możemy tutaj rozpatrywać jakby w kontekście eksperymentów i tego też spróbujemy. No, ale tak naprawdę myślę, że podejście do każdego spotkania, nie patrząc na to, co przed nami, co za nami, to powinno nam przyświecać w tym turnieju. No to troszkę o personaliach, bo bierzesz
już na Ligę Narodów 3 bardzo młode rozgrywające. Marta Klejewska, Martyna Łazowska i Julia Nowicka. Nie boisz się, że troszkę może zabraknąć tego doświadczenia na tej pozycji akurat? Tak też chyba się układa w naszej lidze, że poza Aśka Łoże akurat gra we Włoszech, poza Marleną, tak naprawdę dużo tych doświadczonych rozgrywających nie mamy. Ja wczoraj brałem udział w spotkaniu z szefem pionu szkolenia i wypisywaliśmy wszystkie rozgrywające. Jak się okazało, to te trzy, które wybraliśmy, one są wręcz doświadczone w kontekście porównania do w ogóle innych w innych klubach. Także rzeczywiście doświadczenie międzynarodowe ma Julka Nowicka. Ona grała w zeszłym sezonie w Lidze Narodów, ona grała jako wchodząca 2 lata wstecz. Marta Krajewska, jest to dla niej debiut, i młodziutka juniorka Martyna Łazowska, rzeczywiście to będzie dla niej olbrzymie wyzwanie. Ale taką mamy rzeczywistość w tej chwili. I ja myślę, że oprócz tego, że są młode, to jakościowo powinny dać radę. Natomiast porozmawiamy chwilę o środkowych. Wiadomo, że od kilku lat szukasz tego takiego optymalnego zestawienia na środku. Wiemy, że defensywnie na tym środku nie jest źle, z atakiem bywa różnie. Czy twoje wybory właśnie na tą Ligę Narodów mają wzmocnić tą ofensywę środka, czy dlatego jest w każdym na przykład Aleksandra Gryka, nie ma natomiast centki? Tak, tutaj pracowaliśmy z 6 środkowymi podczas tego czasu w Szczyrku i muszę przyznać, że obserwując ligę przez te kilka miesięcy, no wyobrażałem sobie, jak będzie wyglądała konfrontacja poszczególnych środkowych na treningach w reprezentacji. Pierwsza rzecz, muszę przyznać, że te dziewczyny, na które do tej pory stawialiśmy, one tak naprawdę na tej kadrze się wyróżniają. I one pokazały, że rzeczywiście te nasze wcześniejsze wybory są uzasadnione. Co do ofensywy. Weronika czy Ola Gryka to są dziewczyny, które postrzegamy jako te ofensywne. Na pewno dużo pracy będziemy wkładać właśnie u nich w grę obronną, w grę blokiem. Ale czy my w tej chwili tym środkiem jakby poprawimy tą ofensywę w stosunku do tego, co było wcześniej, tego nie wiem. Miałem czas na to, żeby analizować grę naszego środka z ostatnich imprez, z Mistrzostw Europy, z kwalifikacji. I no może gdzieś tam ktoś narzekać, ale naprawdę nie wyglądało to źle i te dziewczyny, jak dla mnie, prezentują dobry poziom i mam nadzieję, że teraz będziemy mogli wykorzystać ich doświadczenie. Przynajmniej u tych środkowych, które były wcześniej. Myślę tu o Klaudii, Agnieszce czy Zuzi. Dla mnie jeszcze, ja bym się skupił na Aleksandrze Gryce, bo dla mnie to jest troszkę zaskoczenie, że ona jest w tej kadrze. Jak miałeś okazję, żeby ją obserwować przez ostatni rok na przykład? Oczywiście. I czy było to miarodajne, tak? Czy ta liga akademicka w Stanach jest miarodajna? Nie, nie jest miarodajna, bo nie ukrywam, że mieliśmy wszystkie mecze, które Ola grała. Tutaj ukłony dla ludzi pracujących w Volley Station, którzy mi umożliwiali oglądanie Oli, jeżeli chodzi o jej rozgrywki, ale przypominam wszystkim, że Ola była podstawową zawodniczką, która wywalczyła medal na Mistrzostwach Europy juniorek i ona już wtedy wyróżniała się. Myślę, że gdy trafiła wtedy do Legionowa, miała okazję pokazać, że będzie jedną z czołowych środkowych. Niestety kontuzja kolana spowodowała, że no ta jej obecność w kadrze seniorek trochę się odroczyła. Dzisiaj uważam, że
no, niemożliwością było nie spróbować Oli w kadrze i to, co się dzieje na treningach, to, co ja zobaczyłem, jeżeli chodzi o jej dyspozycję, uzasadnia ten wybór. Natomiast jest to dziewczyna, która potrzebuje czasu na to, żeby dojść do dyspozycji, ale dysponuje olbrzymim potencjałem i nie wyobrażałem sobie, żeby tego nie wykorzystać. No to ciekawe, kiedy któryś z prezesów Pawłonki pod nią sięgnie w końcu, tak? Być może czekają jeszcze, aż skończy 23 lata i trzeba będzie płacić ekwiwalentu, bo myślę, że tutaj jest też duży problem, znaczy duży problem dla prezesów. No i dla Oli też, bo będzie jej ciężko wrócić szybko do Polski, ale tego jej życzymy, bo chyba wszyscy byśmy chcieli ją zobaczyć tutaj na boiskach ligowych. Powiedz, Jasku, bo często się mówi o odmładzaniu kadry żeńskiej. Tak często, że już na początku to było brane bardzo pozytywnie, ale teraz to już jest pewien zarzut, bo odmładzamy i do którego momentu możemy odmładzać. Opowiedz nam coś więcej o tym odmładzaniu. Czy jaki jest tego cel? Gdzie skończymy odmładzać kadrę i kiedy w końcu coś wygramy? A to odpowiem, odbiję piłeczkę, tak, odbiję piłeczkę i podpowiedzcie mi w takim razie, które z doświadczonych zawodniczek powinny znaleźć się w reprezentacji, jeżeli chodzi na przykład o przyjęcie zagrywki. Okay. Mówimy o doświadczonych zawodniczkach, bo najbardziej doświadczona Ola Wójcik, tak jak mówię, jest w tej reprezentacji. Ola Wójcik, Martyna Greiber tutaj. Martyna Greiber, tak. I teraz chciałbym usłyszeć nazwiska dziewczyn, które... o których możemy powiedzieć, że mają doświadczenie i międzynarodowe i mogą... Nie, no mieliśmy gdzieś tam tą dziurę pokoleniową, tak? Po pokoleniu Gosi Glinki, Ani Werblińskiej i potem musieliśmy czekać na ten rocznik właśnie 95, 96, 97, dopiero się zaczęły pojawiać zawodniczki, które mogłyby grać w kadrze na jakimś tam lepszym poziomie. Zgadza się, tak wyjdę w zdanie i myślę, że to odmładzanie gdzieś tam nasyciło tą reprezentację. My w tym roku troszeczkę w kontekście eksperymentów wzięliśmy kilka młodych zawodniczek, ale takie dziewczyny jak Zuza Górecka, jak Monika Fedusio, no wcześniej w szkoleniu centralnym również była Weronika Szlagowska, Oliwka Różański, dwa ostatnie sezony, poza ostatnim sezonem, gdzie troszkę ze względów zdrowotnych ją odpuściliśmy, ona była. Te dziewczyny wszystkie gdzieś tam cały czas mieliśmy w kręgu naszych zainteresowań, trenowały. Może kibice nie do końca widzieli, bo tak naprawdę ostatnie dwie Ligi Narodów, mówimy tu o trójce przyjmujących. Para najczęściej występująca, Natalia Mężczyk, Martyna Greiber. I doszła do tego Magdalena Stysiak. Szczerze mówiąc, no, dzisiaj Natalii nie ma z powodów jakby osobistych, natomiast no, resztę, to co widzimy w kadrze, jeżeli chodzi na przykład o przyjęcie zagrywki, to tak naprawdę to nie jest odmładzanie. To są po prostu najlepsze dziewczyny, jakie są w tej chwili w kraju. I to nie ma nic wspólnego z odmładzaniem. A jeżeli mówimy o tym, że znalazły się, no jest Martyna Łukasik, która też gra w tej chwili na przyjęciu. Jeżeli mówimy no, o odmładzaniu w tym sezonie, wzięliśmy Martynę Czerniańską i Martynę Łazowską do składu. I myślę, że te dwie dziewczyny zasługują na to, żeby dać im szansę spróbowania tego poziomu międzynarodowego, a jeżeli kogoś to denerwuje, i już źle patrzy na to odmładzanie, to no, w kontekście tych dwóch zawodniczek możemy porozmawiać za rok czy za dwa. Ja bym też może teraz trochę w innym kierunku, przypominając sobie finał Ligi Mistrzów z tego roku i tak naprawdę co by nie mówić o tym, kto tam zagrał dobrze, kto tam zagrał przeciętnie, to był to pojedynek tak naprawdę Izabeli Hak i Pauliego. Czy to jest taka tendencja w tym momencie w siatkówce? Wiadomo, one siłowo grające zawodniczki rozstrzygały między sobą tak naprawdę losy tego finału i czy my jesteśmy w stanie wychować sobie taką zawodniczkę na miarę Izabeli Hak, Pauliego, która będzie po prostu
momentach rozstrzygać losy meczu. Tak samo jak widzieliśmy to też w finale Polskiej Ligi w przypadku na przykład Jovany Bratosewicz. Ja troszkę rozszerzę to pytanie, bo w ogóle ja zauważam taką tendencję w żołnierskiej siatkówce, patrząc na naszą ligę. Kanikuje Jovana Bratosewicz, deweloperasie Kiera Van Ryk. W reprezentacji Polski wyrasta Malwina Smażek w niektórych meczach na taką zawodniczkę. Czy to jest jakaś taka ogólna tendencja, że jedna liderka, która ciągnie cały zespół, czy to po prostu tak się układa, bo takie są zawodniczki? Tak, tu no mając Paulę Gon, trudno nie grać 40-50% piłek do niej, czy no, Hak, czy Boskowicz. Ona też gwarantuje poziom zespołów, czy klubowych, czy reprezentacyjnych, w których występuje. Czy to jest tendencja? Ja myślę, że te dwa zespoły, które grały w Lidze Mistrzów, posiadały bardzo dobrze ułożoną grę i bazis, gdzie widzieliśmy i rozgrywające dobre, i środkowe super, i przyjmujące, które potrafiły nie oddawać piłek, a tą częścią, która przeważała, jeżeli chodzi o zwycięstwo, była atakująca. I podobnie relatywnie w naszej lidze. Też myślę, że te kluby, które spotkały się w finale, też miałby jakby podobnie ułożony poziom gry, jeżeli chodzi o system blogobrona, o środkowe, o rozegranie. Natomiast przewagę też tutaj zrobiła atakująca. Czy to jest tendencja? Jeszcze raz. W moim jakby takim modelu myślenia jest jednak zespół, tak? Jest jednak dopracowanie się zespołu i jeżeli mamy szansę na taką liderkę, to oczywiście wykorzystać. Może zaprzeczyć dystrybucja naszej reprezentacji z ostatnich dwóch Lig Narodów, gdzie Malwina Smażek atakowała kilkadziesiąt razy i zdobywała po 30 parę punktów też. Natomiast do czego trzeba dążyć? Do, myślę, że absolutnej równowagi w siatkówce. I kto wie, czy właśnie ta siatkówka żeńska nie pójdzie teraz w tym kierunku. Być może ta formuła jeszcze w tym roku dawała zwycięstwo. Czy mamy takie dziewczyny? My w tej chwili mamy w reprezentacji atakujące Malwinę Smażek. Mamy Magdę Stysiak, mamy Olę Rasińską. Próbowaliśmy również w tej części zgrupowania, która się odbyła, Karolinę Druszkowską. Myślę o dziewczynę też o nieprzeciętnych warunkach fizycznych i bardzo perspektywiczną. Są to wszystko inne zawodniczki zupełnie niż Hak Jegonu. Z Malwiną myślę, że można grać zdecydowanie szybciej i ona w takich systemach może funkcjonować. Magda cały czas się rozwija i ona też jest taką jakby naturalną kandydatką na granie z liderką, ale jak to będzie, zobaczymy. My na razie staramy się te dwie dziewczyny mieć na boisku. No dobrze, kończąc powoli temat reprezentacji. Co po mistrzostwach Europy, jeżeli chodzi o selekcjonera reprezentacji Polski, jakie są cele postawione przez związek, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy? No i musimy tutaj zapytać o to, bo na rynku transferowym twoje nazwisko w lidze też się pojawia. I czy to jest prawda, że jeden z zespołów Toruń Ligi również zaproponował ci od prowadzenia zespołu? Nie pytamy o to, co odpowiedziałeś, tylko czy taka propozycja się pojawiła? Tak, ale to nie jeden zespół, tylko kilka zespołów. Cała liga? Nie cała liga, ale tak, rzeczywiście jak gdzieś tam, to nie w kategorii teraz, prawda, wynoszenia się, ale z kilkoma zespołami rozmawiałem w zeszłym sezonie i w tym sezonie. Póki co prowadzę reprezentację Polski, na tym się koncentruję, a jeżeli chodzi o wynik, jaki mamy zrobić na Mistrzostwach Europy, nie, o tym nie rozmawialiśmy. Myślę, że ja i tak sobie stawiam
za cel jak najlepszy wynik i w zasadzie nikt mnie nie musi do tego mobilizować. Ale najważniejsze jest to, co myślą dziewczyny, jak one podejdą do tych zawodów. Porozmawialiśmy chwilę o reprezentacji i chcieliśmy też z tobą porozmawiać o lidze, bo wiemy, że śledziłeś rozgrywki ligowe od początku do końca, na początku głównie przez internet, potem osobiście można cię było spotkać w hali i nawet z tobą porozmawiać na różne tematy. Twoim zdaniem w tym sezonie kto w tej lidze błysnął, kto się wyróżnił, kto się pokazał? No tak. Tak, jestem trenerem reprezentacji kobiet i niekomfortowo jest tutaj wyróżniać kogokolwiek. Ja powiem tak, obserwuję wszystkie dziewczyny. Najpierw obserwuję wszystkie dziewczyny, później obserwuję te, które są kandydatkami do reprezentacji. Gdzieś tam na czynniki pierwsze rozbieram ich grę. I co? Cieszyło mnie to, że kilka dziewczyn grało kluczowe role w swoich zespołach. Oczywiście nie zadowala mnie fakt, że w finale mamy pojedynek Van Rijck z Brakocewicz. Tak? Wolałbym, żeby tam były polskie nazwiska, ale taka jest rzeczywistość. Myślę, że tak, kilka młodych dziewczyn pokazało się, jeżeli chodzi o przyjęcie. Myślę tutaj o... Przepraszam, jeżeli kogoś nie wymienię, bo tak mówię na gorąco, gdzieś może to uciec. Natomiast nieźle się zaprezentowały dziewczyny z Budowlanych Łódź. Myślę tutaj o Zuzi i Monice. Bardzo fajnie w tym roku pokazała się Weronika Szlagowska. Pokazała duży potencjał. Bardzo się cieszyłem, jak Martyna Łukasik dostała szansę w finale i pokazała, że też można na nią stawiać. Ale umówmy się, też takie dziewczyny jak właśnie Natalia Mędrzyk, jak Martyna Grajber, jak Ola Wójcik pokazywały, że są w tej czołówce i też można na nie stawiać, że to są dziewczyny, które można gdzieś tam przynajmniej w naszej lidze stawiać je jako filary do grania. Ośrodkowych, tak jak już tu rozmawialiśmy wcześniej, te tak bardzo młode, ale doświadczone środkowe, jeżeli chodzi o grę w reprezentacji, pokazały się z dobrej strony. Klaudia Lagierska, Zuza Efimienka, Agnieszka Konkoleska, Agnieszka Morzy gdzieś tam na początku nie była w dobrej dyspozycji, ale później miała duży udział, szczególnie w grze destrukcyjnej, jeżeli chodzi o Chemika Police. Pokazało się, myślę, kilka środkowych takich, gdzie trafiały dziewczyny z pierwszej ligi, na przykład do Bielska czy do Legionowi. Bardzo dobrze zagrała Kamila Witkowska we Wrocławiu. No, ta pozycja, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli chodzi o tą grę obronną, jest naprawdę jest bogata. Jeżeli chodzi o atak, trzeba nad tym cały czas pracować i ja liczę, że te dziewczyny pójdą do przodu. A jednak zgodzisz się ze mną, czy się nie zgodzisz, że czołowe role w tych drużynach z czołówki grały zawodniczki zagraniczne. Tak, Rakocewicz, tak. Van Rijck, Plagojewicz, Lazowicz, Bonhers. Tak, to prawda. Na Honorio, z czego to wynika? Czy, bo jesteśmy, zakładam, jakoś tam, można nas umiejscowić, czwartą ligą w Europie, po tureckiej, włoskiej, rosyjskiej. Troszkę być może przed niemiecką jeszcze. Jednak przychodzące tutaj zawodniczki, które albo się nie łapią do ligi włoskiej, albo zaraz będą grały w tej lidze włoskiej, tutaj odgrywają kluczowe role i jednak są troszkę lepsze od Polek. Czy to jest kwestia czasu, kiedy te Polki zaczną grać główną rolę, czy chodzi o to, że te najlepsze Polki typu Magda Stysiak, Malwina Smarzek, Asia Wołosz jednak wyjeżdżają do lepszych lig i tutaj nie grają? Na pewno życzę wszystkim Polkom wyjazdu do najlepszych zespołów w Europie i
i grania wysoko mierzących zespołów w lidze włoskiej czy tureckiej. Byłoby super, ale no spójrzmy też tak, jak wygląda to w innych nacjach. My dzisiaj, tak w cudzysłowie, ekscytujemy się tym, że mamy trzy Polki. Patrzyliście kiedyś, ile jest Belgijek w lidze włoskiej i tureckiej? Holenderek? Niemek? Jest sporo. Na pewno nie trzy. Jest dużo więcej. I grają też tam role podstawowe. Nie najdalej szukając Herbos, która grała razem z Malwiną w zespole. Taka jest w tej chwili rzeczywistość. Wracamy do pytania o odmładzanie. My cały czas szukamy tych dziewczyn, które nie będą grały o utrzymanie się na powierzchni wody, tak mówię tutaj o ten poziom europejski, tylko takie, które gdzieś tam wystrzelą i trzeba dawać im szansę. No, dobrze, że są też kluby, które postawiły na Polki, bo kilka klubów postawiło na Polki i one grały te kluczowe role. Inna sprawa, że rzeczywiście te kluby no, były umieszczone gdzieś tam w środku tabeli. No, czy w Urbanie Łódź w składzie z pięcioma reprezentantkami Polski plus Weronika Jones-Perry, piąte miejsce w lidze. MKS Kalisz grający tylko i wyłącznie polskim składem. Myślę, że jeżeli chodzi o budowlanych Łódź, to te dziewczyny będą coraz bardziej doświadczone. Jeżeli budowlani Łódź utrzymają ten skład na przyszły sezon, myślę, że doświadczenie tych dziewczyn będzie procentowe. Wiemy, że tam zmiany zajdą, bo odejdzie libero, odejdzie rozgrywająca, tak? Natomiast no, dojdą inne zawodniczki i ta praca, prezes Marcin Chudzik nazywa to ten projekt Młoda Polska, bo faktycznie trafiły tam młode zawodniczki z reprezentacji. Tylko czy tutaj fakt tego, że zawodniczki z reprezentacji Polski będą nabierać doświadczenie, nie zaważy na wyniku klubu? Czy też jest to świadomie podjęte ryzyko, być może, bo ja rozumiem, że dla Ciebie jako selekcjonera to dobra sytuacja, że te zawodniczki są w jednym klubie, masz kontakt z trenerem i wtedy jakby dużo lepsza sytuacja, wygodniejsza niż gdyby one były rozstrzelane po 10 klubach. Nie, szczerze mówiąc to bym chciał, żeby każda z tych zawodniczek grała kluczowe role w kilku klubach. To byłby idealny układ. Ale jeżeli mają szansę grania i nie podpierania się zawodniczką zagraniczną, to wpływa to na pewno na ich rozwój. Przypomnijmy jeszcze raz, to są 20-21-letnie dziewczyny i dzisiaj tak naprawdę i tak jakby nie patrzeć na ten klub, to one no, gdzieś tam nawiązywały walkę z czołówką w tym sezonie. Ja myślę, że będą coraz mocniejsze, ale to nie tylko one. Patrzmy też na to, jaki skład miał Bielsko, gdzie było kilka młodych dziewczyn. Ja liczę, że te dziewczyny z roku na rok będą i decydowały o sile tej ligi i wpływały na rozwój tej ligi. Jak rozumiem, Twoja współpraca jako selekcjonera z trenerami klubowymi polskimi, takimi jak Błażej Krzyształowicz, Jacek Łasiński, którzy też współpracowali lub współpracują z tobą cały czas, jest nienaganna i ten kontakt jest dobry. A jak ci się współpracuje z trenerami zagranicznymi? Bo cztery pierwsze zespoły tego sezonu były trenowane przez zagranicznych trenerów. Tak, bardziej tu myślę o tym w tych kontaktach, o dziewczynach, o których chciałbym się od trenerów dowiedzieć, prawda? O tych dziewczynach, które jakby wchodzą do reprezentacji. Jeżeli mówimy tutaj o takich dziewczynach jak na przykład z ŁKS-u Klaudia Lagierska i Ola Wójcik, no powiem szczerze, no praktycznie wiem wszystko o tych dziewczynach. Jest już kilka sezonów, gdzie pracujemy razem. Jeżeli chodzi o dziewczyny z Rzeszowa, oczywiście też jest tam kilka doświadczonych, ale jeżeli mówimy tutaj na przykład o Marcie Krajewskiej, którą powołałem, dużo rozmawialiśmy ze Stefanem Antigą na ten temat. W Policach to praktycznie
no, praktycznie też skład, z którym pracuję już od kilku sezonów. Było kilka wymian takich na temat właśnie Martyny Łukasik wspomnianej, bo rozmawialiśmy tutaj z Feratem na temat jej pozycji, czy atak, czy przyjęcie. Tutaj na początku sezonu, jak gdzieś no, też wyartykułowałem, co bym chciał, jeżeli chodzi o Martynę. Myślę, że tutaj tą wiedzę, którą chciałbym mieć, to mam, a te dziewczyny, no i to jest chyba dowód na to, że to nie jest takie ciągłe odmładzanie. Te dziewczyny są już w reprezentacji od iluś sezonów. Ten trzon cały czas się trzyma i tak naprawdę myślę, że sporo wiem o tych dziewczynach. Niektóre kluby, zwłaszcza te grające w europejskich pucharach, co jakiś czas wracają do pomysłu zwiększenia limitu zawodniczych zagranicznych w naszej lidze do 4. Chodzi też o kwestie finansowe, ponieważ Polek na rynku jest tyle, ile jest i w związku z tym ich ceny rosną przez to, że są limity. Dlatego też prezesi podnoszą ten temat. Co sądzisz o takim pomyśle, żeby zwiększyć ten limit zawodniczych zagranicznych do 4 na okres 2 lat, a potem wrócić z powrotem do 3? Jak zapatrujesz się ze swojego punktu widzenia? Tak, ze swojego punktu widzenia to jednego dnia jestem za tym, żeby znieść limity, i żeby ta taka strefa komfortu, którą mają polskie dziewczyny, żeby została praktycznie zlikwidowana. Drugiego dnia powiem szczerze, chciałbym, żeby grały same Polki i żeby to Polki decydowały o tym, jak drużyna ma grać, żeby to była walka dwóch atakujących polskich w finale ligi. No, złotego środka nie ma. Myślę, że tutaj no, sporo do powiedzenia mają i menadżerowie, i prezesi klubów. No, ma również do powiedzenia sporo Polski Związek Piłki Siatkowej, tak, który no, w jego interesie jest dobra gra reprezentacji. Dobra gra reprezentacji, dokładnie. No, te sposoby na wzmocnienie reprezentacji, tak jak Europa pokazuje, są w każdym kraju inne. W Niemczech praktycznie bez ograniczeń. Były momenty, gdzie w finale Mistrzostw Niemiec grała jedna Niemka, bodajże libero. Nie wiem, cofam się myślami tam gdzieś 2-3 lata wstecz. A i tak ta reprezentacja nieźle funkcjonowała. Gdzieś te dziewczyny były rozbite po Europie. Myślę, że u nas nasza liga ma swoją wartość. Ma naprawdę, mimo tego, że możemy się tam stawiać, nie wiem, na którymś miejscu, ja patrzę, że kluby podchodzą coraz rozsądniej do procesu treningowego. Wygląda to coraz lepiej. Oczywiście nie jest to jeszcze szczyt marzeń i w tym powinniśmy stworzyć dobre warunki dla Polek. Czy to by podwyższyło poziom ligi? Tego nie wiem. Czy limit 4 zawodniczek podniósłby poziom ligi? Nie jestem o tym przekonany, natomiast jestem o tym przekonany, że ułatwiłby po prostu pracę prezesom klubów i pewnie również menadżerom. I tutaj ten taki, no, trzeba kompromis znaleźć. Były różne pomysły i wprowadzenia limitu i wprowadzenia młodych zawodniczek, prawda, czy obowiązku, czy obligatoryjnie puszczenia do gry młodych zawodniczek. Myślę, że trzeba szukać naturalności, trzeba szukać dużej konkurencji. Czy wprowadzenie 4 zawodniczki by to otworzyło? Nie wiem. Być może, że rzeczywiście można na rok czasu to spróbować. To w takim razie życzymy Ci, żeby wszelkie złote środki wprowadzane były z korzyścią dla kadry. Teraz czekamy na pierwsze mecze naszej reprezentacji.
Tobie dziękujemy bardzo za wizytę. Państwu dziękujemy za obecność z nami. Dziękuję ślicznie.